Wenn wir uns jetzt mit diesem Überrest beschäftigen, gdy teraz zajmujemy się tą wierzącą resztką, dann sehen wir, dass der Herr in großer Zartheit von ihnen spricht. To zauważamy na pewno, że Pan tutaj z wielką delikatnością o nich mówi. Sie werden durch zwei Tatsachen charakterisiert. A oni cechują się dwoma rzeczami. Erstens, sie haben diese Lehre nicht, die wir gefunden haben in Vers 20. Po pierwsze, oni nie nabyli tej nauki, którą oglądamy w wierszu 20. Das macht übrigens klar, dass Vers 20 das Bild böser Lehre ist. A to ten wiersz dobitnie jeszcze podkreśla to, że rzeczywiście w wierszu 20 wymieniona jest zła nauka. Sie haben erstens diese Lehre nicht. Po pierwsze, więc oni nie mają tej nauki. Und zweitens, obwohl sie in diesem System sind. A po drugie, pomimo tego, że są w tym systemie, erkennen sie nicht, wie schrecklich diese Lehre ist. To oni nie zauważyli, nie poznali, jak przerażająca ta nauka jest. Sie haben die Tiefen Satans nicht erkannt. Oni nie poznali tych głębin szatańskich. Und sie werden aufgefordert, festzuhalten, bis der Herr kommt. I są wzywani do tego, aby mocno się tego trzymali, aż Pan przyjdzie. Und es werden ihnen zwei Dinge verheißen. I dwie rzeczy są tutaj im przyobiecane. Sie werden Gewalt haben über die Nationen. Będą mieli panowanie nad narodami. Diese Treuen im Mittelalter waren verachtet, verfolgt. Ci wierzący ze średniowiecza byli pogardzani i prześladowani. Ohne Macht. Bez jakiejkolwiek mocy. Und sie werden mit dem Herrn herrschen. A będą później razem z Panem panować. Aber es wird ihnen zweitens noch etwas Größeres verheißen. Ale po drugie jeszcze otrzymali inną, następną obietnicę. Ich werde ihnen den Morgenstern geben. A ja dam im tą gwiazdę poranną. Das ist der Herr persönlich, wenn er kommt zur Entrückung. A to mowa jest osobiście o samym Panu, gdy on przyjdzie, aby pochwycić wierzących. Das mit diesen beiden zukünftigen Tatsachen. I w związku z tymi dwoma przyszłymi zdarzeniami macht der Herr diesem treuen Überrest Mut festzuhalten. Pan dodaje odwagi tej wierzącej resztce, aby wytrwali. Das, was sie haben, was sie empfangen haben aus Gnaden, festzuhalten. Aby to wszystko, co oni z łaski otrzymali, aby się tego mocno trzymali.